Robert Majchrzak, witam Państwa serdecznie w programie Za czy Przeciw. Dzisiaj moimi gośćmi są przedstawiciele gminy Kętrzyn, pan Paweł Bobrowski, wójt gminy Kętrzyn. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa. I pan Leszek Twarogowski, radny Rady Gminy Kętrzyn. Witam panie Leszku. Witam pana redaktora, witam Państwa. Zaczniemy może od tematu jedynkowego w najświeższym wydaniu tygodnika kętrzyńskiego, od sądy internautów. Paweł Bobrowski, wybrany spośród aktualnie urzędujących wójtów i burmistrzów jako pewniak na reelekcję na najbliższe wybory 2018. Panie wójcie, miłe to takie wyróżnienie, czy może niekoniecznie? Chyba trochę zbyt wcześnie, to na pewno. Niemniej jednak na pewno miłe. Na pewno miło. Oczywiście za każdy głos Państwu dziękuję. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać o jednym, o pokorze. O tym, że wójtem się bywa, nie jest, a już chyba w szczególności w obecnym stanie prawnym, gdzie perspektywa jest dwóch kadencji. Niemniej jednak tak, jeżeli chodzi o sam fakt, naprawdę jest bardzo budujący. Panie Leszku, pan na pewno też zna wyniki tej sądy. Tak. Czytuje pan tygodnik kętrzyński? Tak, czytuję oczywiście. No, tak, spodziewałem się takiej odpowiedzi. Jak pan ocenia teraz tak? Vis-a-vis. Dobrym będzie kandydatem Paweł Bobrowski? Ja myślę, że na pewno będzie dobrym. Będzie dobrym kandydatem. Wybór, który dokonali mieszkańcy gminy Kętrzyn, na pewno był dobrym wyborem. Wójt dzisiaj zbiera żniwo, które zasiał tak naprawdę. Przez ten okres 3 lat zbiera się żniwo i jest to też okres ten, który jest wyborczy, tak, rokiem wyborczym. Zbieramy te żniwa, którym wyłożyliśmy swoją pracę w ten okres i myślę, że to jest dzisiaj ten okres tej pracy, tego żniwa. Myślę, że jeszcze wiele jest jeszcze do zebrania, do zrobienia i tutaj jest wiele pracy jeszcze przed nami. Ten ostatni rok jest bardzo dużo inwestycji ze strony gminy Kętrzyn i to na pewno będą kolejne rzeczy. Do inwestycji przejdziemy, myślę, ale taki ostatni temat, który się pojawił dotyczący gminy Kętrzyn. Zerwanie umowy z komunalnikiem, ze spółką miejską na wywóz nieczystości. Dlaczego to tak się stało? Bo to była taka dosyć nietypowa sprawa, bo bodajże chyba po 4 dniach ta umowa została zerwana. Już terminów dokładnie nie kojarzę. Nie chciałbym tutaj przekłamywać. Niemniej jednak rzeczywiście na pewno były to dni. Otóż ogłosiliśmy przetarg rzeczywiście na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i dzień po praktycznie obowiązywania umowy w ponad 50% miejscowości tych pojemników po prostu nie było. W związku z powyższym, reagując dosyć wcześnie, ale już widząc perspektywę, co się dzieje, postanowiliśmy rozwiązać tę umowę. Skądinąd w specyfikacji istotnych warunków zamówienia te terminy były jasno określone, iż w dniu obowiązywania umowy każdy mieszkaniec gminy Kętrzyn te pojemniki powinien mieć dostarczone, a tak się niestety nie stało. Nie wiem, czy to dobre słowo, perypetie z komunalnikiem, no też mi przypominają trochę to wasze oddzielenie się gminy od miejskich wodociągów, próba jakby takiej samowystarczalności w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. Ma to jakiś związek, czy zupełnie nie? Trudno mi w tej chwili oceniać, tak? Natomiast przetarg jakby na odbiór i zagospodarowanie odpadów to jest odrębny temat. Natomiast jeżeli chodzi o... Pojawiają się głosy, którzy to łączą. No, trudno tutaj jednoznacznie powiedzieć, tak? Jednoznacznie powiedzieć. Niemniej jednak rzeczywiście, jeżeli chodzi o dostarczenie wody do mieszkańca, wcześniej podejmowano decyzję, iż likwidowano gminne stacje uzdatniania wody, gminne hydroforni i przełączono to do miasta. W mojej ocenie nie zabezpieczając interesów gminy, gdyż zakupy wody to sięgały ponad 800, jak dobrze pamiętam, tysięcy złotych rocznie, gdzie cena za metr sześcienny była taka sama dla gminy, która praktycznie milionowe zakupy robi w miejskich wodociągach, jak mieszkaniec w mieście Kętrzyn. Także co ważne też, należy pamiętać, że miejskie stacje uzdatniania wody
są zlokalizowane na terenie gminy wiejskiej. To jest Jerzewo i to jest Karolewo. Na logikę, no, zakup wody tak, jako usługa obca, no, dostawa w własnym zakresie, no, to chyba wiadomo, że to we własnym zakresie tak, zawsze no, powinno wychodzić taniej. No, należy też pamiętać, to jest normalne. To jest zadanie numer jeden w gminie, dostarczenie wody do mieszkańca. I to jest też normalne, że na terenie Polski samorządy, gminy prowadzą taką gospodarkę wodno-kanalizacyjną, dostarczając wodę do mieszkańca. To jest normalne działanie. To jak panowie myślicie, dlaczego na terenie gminy Kęczyn jest to nowość, która jest tak no, dyskutowana? Dlaczego tego nie było lata wcześniej? To znaczy tak było, że z jednej strony była dostarczana woda ze strony miejskich wodociągów, a z drugiej strony koszty ponosiła spółka gminna, która musiała usuwać awarie, uszczelniać ten system, bo ciągle gdzieś tam były jakieś wycieki i dodatkowe koszty jeszcze spółka nie dość, że musiała naprawiać to jeszcze ponosi dodatkowe koszty, a w zamian dostawała ceny netto dla zwykłego mieszkańca, czyli dla zwykłego odbiorcy. Tutaj ceny wody były ze strony gminy, także te koszty były bardzo wysokie i dodatkowe były obciążenia tylko dla gminy i to od tej części, bo wejście z powrotem w własne hydrofornie, własne dostarczanie wody, myślę, że tu przyniesie na pewno duże efekty dla mieszkańców. Zresztą już jakiś tam pierwszy efekt pojawił się przy pierwszych dostarczaniach wody ze strony gminy, obniżka ceny, która się pojawiła teraz z końcem roku, też tutaj niewielka, ale już są jakieś pierwsze efekty. Ja tak z wypowiedzi to już można wywnioskować, ale zadam to pytanie wprost. Pan jako radny gminy jest za tymi działaniami kierowanymi przez wójta Pawła Bobrowskiego, czy przeciw? Tak. Nie, ja jestem jak najbardziej tutaj, jestem za tymi działaniami. Są to szerokie działania, zresztą są takie plany i myślę, że dobrze będzie, jeżeli wójt zostanie na kolejną kadencję, bo takie plany są, żeby zrealizować te wszystkie plany, które są wodno-kanalizacyjne w całej gminie Kęczyn, które są już te systemy są bardzo przestarzałe, należy to wymieniać na nowe i w tych całych planach, które tutaj pan wójt stworzy, to myślę, że w następnej kadencji jest to wszystko do zrealizowania i zrobienia. To czy wójt zostanie na następną kadencję, zadecydują mieszkańcy gminy? Dokładnie. Proponuję tego jeszcze nie przesądzać, choć no, wszystkie znaki w tygodniku kęczyńskim ostatnim wskazują na to, że tak będzie. Zanim dojdzie do wyborów, mamy rok wyborczy jesienią, chyba to jak w każdym samorządzie dużo pracy i dużo inwestycji w gminie Kęczyn. Co konkretnie czeka mieszkańców gminy? Mieszkańców gminy czeka wiele inwestycji. Są to inwestycje, o których mówią mieszkańcy, a mówią przede wszystkim o drogach. Gdzie też no, środki zewnętrzne są skądinąd ograniczone. Niemniej jak udaje się rokrocznie pozyskiwać te środki i realizować te inwestycje drogowe. W tym roku mamy drogę dofinansowania w Łazdojach z programu przebudowy dróg powiatowych i gminnych pochodzących ze szczebla centralnego od wojewody warmińsko-mazurskiego. A także część dróg z programu rozwoju obszarów wiejskich, a także i remonty, przebudowy dróg ze środków własnych. Rok temu też uruchomiliśmy taki program pilotażowy, być może zbyt hucznie nazwanym, ale który się nazywa przebudowa dróg sołeckich. To oznacza, iż sołectwo, które dysponuje funduszem sołeckim, jeżeli przeznaczy złotówkę na budowę chodnika bądź też zakup kruszywa, na drugą złotówkę może liczyć z budżetu gminy. Myślę, że ten proces przebudowy i poprawy jakości dróg troszeczkę nam tutaj przyspieszy. Jak sołectwa korzystają z tej możliwości? Bo to w tej chwili się działo i rzeczywiście ja jestem pozytywnie, po analizie rzeczywiście jest pozytywnie, ponieważ większość środków przekierowała w zakup kruszywa, bądź też budowę ciągów pieszych. Bo to są środki stałe, tak? Czyli ludzie w zasadzie muszą z czegoś zrezygnować, a może nie zrezygnować, wybrać pomiędzy dobrą zabawą, dobrą imprezą, festynem, a budową drogi. Zgadza się dokładnie, tak? Natomiast niemniej jednak w trakcie spotkań z mieszkańcami myślę, że w ponad 90% mieszkańcy jednak podnoszą jakość dróg. Czyli jednak jest ta świadomość ludzi, że
to, co ulotne, jednak ważniejsze jest to, co zostanie na dłużej i będziemy z tego korzystać. Dokładnie, wiem na przykładzie swojego Suezu, Suezu Wielkowo, który reprezentuję, że daje się to pogodzić i można zrobić fajną imprezę, można, mieszkańcy mogą się fajnie zabawić za nieduże pieniądze, natomiast pozostałe rzeczy jednak mimo spotkań tych, jak robimy spotkania z mieszkańcami, wszyscy jednak chcą, żeby inwestować, żeby gdzieś tam zrobić, czy typu doświetlenia, bo też mieliśmy problem z oświetleniem, było zbyt mało tych oświetleń, lamp, które mogliśmy postawić, wykorzystać, czy część teraz, jeśli chodzi o budowę chodników, które będą realizowane, czy inne inwestycje, które wymagają też. Chodzi też o, na przykład o nasze ośrodki małe kultury, czyli tutaj dopasażenie jakichś świetlic wiejskich, czy ewentualnie tutaj zakup jakichś dodatkowych artykułów sportowych, które mogą poprawić też aktywność fizyczną dzieci, które uczęszczają do świetlicy wiejskiej. Sztandarowa inwestycja w gminie Kętrzyn, no to chyba jednak jest plaża. I to o dziwo nie plaża w innej gminie czy w innym powiecie, a w gminie Kętrzyn w Czernikach. Jak na dzisiaj wygląda sytuacja z realizacją tego przedsięwzięcia? Jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania dokumentacji do przetargu. Myślę, że w tym miesiącu powinniśmy ogłosić przetarg na wybudowanie zagospodarowania brzegów nad jeziorem Mój. Taki realny termin oddania już do korzystania. Żeby już z ręczniczkiem w klapeczkach móc tam sobie pospacerować po brzegu jeziora. Chciałoby się jak najszybciej, tak? Mhm. Chciałoby się jak najszybciej i mam nadzieję, że to będzie już udostępnione, ten obiekt. Myślę, że sierpień. Niemniej jednak ze względu na procedury przetargowe i budynek socjalny, który ma tam się pojawić, no dosyć krótki tutaj mamy okres. Natomiast moim zamierzeniem tak i owszem jest to przełom lipca-sierpnia. Panie Jaszku, dobra ta inwestycja, pomysł plaży w Czernikach? No na pewno jest dobra inwestycja. Plany tej plaży też były już dużo wcześniej, gdzieś tam w zamysłach mieszkańców. Dużo wcześniej, żeby... to znaczy? No jeszcze kilka lat wcześniej. Myślę, że gdzieś tam w roku około 2012 też się pojawił jeden z pomysłów w LGD Barcji i tworzeniem jakichś tematów wioski tematycznej pojawił się jakiś też temat. Natomiast no, najlepszy to będzie jednak duża plaża miejska, wiejska nad jeziorem, które będą mogli korzystać mieszkańcy. Tym bardziej, że to jest jakiś też punkt turystyczny. Tutaj jest niedaleko Wilczyszaniec. Są Czerniki, jest tutaj taki, są obiekty, które dużo przyjeżdżają turyści, także nie tylko mieszkańcy będą mogli korzystać, ale też turyści. Tutaj jest, jeśli pod względem turystyki, to też mogą się zatrzymać na dłużej w gminie Kętrzyn, nie tylko przyjazdem, bo do tej pory też się odbywało to tak, że turyści przyjeżdżają głównie gdzieś tam, baza noclegowa jest Mikołajkiem, Rągowo, tam się zatrzymują, tu są tylko przyjazdem. Myślę, że tworzenie jakichś dodatkowych punktów, które zatrzymają tutaj na dłużej tych turystów, to zawsze to wpłynie z korzyścią dla mieszkańców. Pan się poprawił w tej swojej wypowiedzi, powiedział pan plaża miejska, a później wiejska. Nie, ale proszę dać mi dokończyć. Ale ja pamiętam, jeszcze jak byłem młodym chłopcem, bo byłem, to zawsze plaża w Czernikach była nazwana jak plażą miejską i z miasta jeździło autobusy oznaczone zieloną literką Z. Czy teraz też będzie taka możliwość, żeby ten zielony autobus Z jechał na plażę w Czernikach? Panie Wójcie, damy radę? Czy autobus nie wiem, natomiast prowadzimy rozmowy z przewoźnikiem SKPL-ką, gdzie jest czynna linia Kętrzyn-Węgorzewo. W tej chwili jesteśmy na etapie uzgadniania lokalizacji peronów między innymi w miejscowości Karolewo i w Czernikach, gdzie również mieszkańcy miasta będą mogli z dworca dojechać praktycznie bezpośrednio na plażę nad jeziorem Mój. Tu o czym mówił pan Leszek, to jest myślę, że kolejny etap w tej lokalizacji, gdzie rozpoczniemy prace projektowe nad kamperowiskiem, bo rzeczywiście my tutaj o turystę nie musimy walczyć. Te kampery jadą, natomiast one odjeżdżają. Myślę, że to będzie kolejny etap rozbudowy tego kompleksu, tego obiektu, o właśnie miejsca, gdzie kampery będą mogły zjechać i na chwilę chociaż ją zatrzymać. No to
przy rozwoju obecnym Wilczego Szańca, przy tym nowym sposobie zarządzania. Dokładnie. Nie można patrzeć też jakby tylko i wyłącznie na plażę, tak? Spójrzmy szerzej, rzeczywiście jest słuszna uwaga. Ja tu też cały czas mówię o Wilczym Szańcu, dalej Mazurlandia. Ten turysta tutaj jest, natomiast musimy go jeszcze trochę zająć i zatrzymać. Panie Jaszko, chyba tutaj nie można się spierać z tym, co mówi. No na pewno nie. To jest bardzo słuszne i naprawdę z dużą korzyścią dla mieszkańców. I myślę, że mieszkańcy będą korzystali, będą zadowoleni, jeżeli faktycznie ci turyści zostaną i bardziej się może bliżej przyjrzą się temu, co się dzieje, co tutaj się dzieje w tym rejonie akurat gminy Kęczyn. No bo dużo się mówi o tym nieszczęsnym położeniu Kęczyna, no bo ono też takie jest pod kątem turystyki, tak porównując nas do Giżycka czy Morangowa, no jesteśmy na Mazurach, a jednak mamy to położenie dużo gorsze i może właśnie takie działania tą sytuację poprawią. Panowie, ja dzisiaj już dziękuję. Był to program Za czy Przeciw. Miałem przyjemność gościć w studiu pana Pawła Bobrowskiego, wójta gminy Kęczyn. Dziękuję bardzo. I pana Leszka Twarogowskiego, radnego Rady Gminy Kęczyn. Dziękuję bardzo. Wszystkim, którzy zechcieli być z nami, ja też serdecznie dziękuję i zapraszam również do czytania Tygodnika Kęczyńskiego, gdzie również staramy się przekazać państwu jak najwięcej dobrych informacji. Do zobaczenia.